Ten telefon występuje w jeszcze ciekawszej wersji, mianowicie w wersji z drewienkiem. I podobno tam jest prawdziwe drewienko, które znów może okazać się unikalne. I znowu ten design. Wielka, okrągła oprawa aparatu fotograficznego, w której dwa obiektywy, a tak de facto to jeden aparat. Cześć, witamy w kolejnej tygodniówce, witamy widzów z YouTube'a, witamy TikToka, witamy słuchaczy na Spotify. No i zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd smartfonowych nowości. Witajcie, witajcie moi drodzy. Wreszcie Chińczycy zdecydowali się na uwzględnienie polskiego rynku w swojej ofercie Huawei, żeby uhonorować jedną z polskich słynnych dziennikarek branżowych, mobilnych. Wypuścił nową serię pod nową nazwą, która jest kontynuacją serii P, tylko że teraz się nazywa Pura. Pozdrawiamy Kasię Purę z tabelą. Pozdrawiamy. Już widzę, że będzie sroga współpraca. Jak polski oddział tego jakoś nie ogra, to to ja sobie nie wyobrażam po prostu. Jak? Ale będzie. No, będzie o tym, hit. O tym, że ta seria się tak będzie nazywała, wiemy nie od dzisiaj. Umieszczaliśmy w aktualnościach na MGSM-ie. Ktoś mnie poprawił ostatnio, że co to są newsy. No newsy to są newsy. Newsy to jest specyficzna forma prasowa. To nie dokładnie jest to samo co aktualności, ale to umówmy się. No jeżeli ktoś chce, że bardzo żebym po polsku mówił, mogę mówić po polsku. W aktualnościach pisaliśmy jakiś czas temu już, że ta seria się szykuje. Wyciekały projekty obudów samych smartfonów, jak one będą wyglądały. I powiem szczerze, że spodziewałem się czegoś troszeczkę gorszego, natomiast dostałem no, rzecz fajną, szczególnie w tym najdroższym. Natomiast pozostałe są utrzymane jakby w tej samej stylistyce. I to, co jest, to, co jest dla mnie ciekawe, to jest to, że rzeczywiście różnią się od siebie. Najbardziej różni się ten najtańszy, ale to też nie jest różnica jakaś gigantyczna. Natomiast pozostałe, a jest ich łącznie 4, bo jest podstawowa Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro z plusem i Pura 70 Ultra. Także łącznie są 4. I ten najtańszy wcale nie jest taki najgorszy, ma naprawdę całkiem fajne możliwości. Najgorzej jest na pewno w nim, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne. Ale jeżeli chodzi o ekran, jest całkiem nieźle. On ma troszeczkę inną rozdzielczość niż pozostałe i troszkę mniejszy ekran, bo ekran ma 6,6 cala. Rozdzielczość tego ekranu to jest 1256x2760. Musiałem zajrzeć do ściągi, bo nie, to są dziwne rozdzielczości dla mnie. I ma najmniejszą baterię również. Poza tymi ale to nie są różnice jakieś gigantyczne. Ta bateryjka to jest 4900. Taka pojemność najczęstsza, bo minimalna jest o 100 mAh niższa, czyli 4800, taka gwarantowana. No i najsłabsze ładowanie jednocześnie, bo 66 W, przy czym jest dodatkowo ładowanie bezprzewodowe 50 W. I jeżeli chodzi o konfigurację pamięci, to mamy 12 GB pamięci RAM i 3 pojemności pamięci dla użytkownika. 256, 512 albo 1 terabajt, jeśli chodzi o tę pamięć dla kupującego, dla kogoś, kto używa. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, jak wspomniałem, tutaj jest najbiedniej, ale nie najgorzej, dlatego że jest dobra 50 z matrycą 1x1,3 cala. To jest naprawdę bardzo fajna matryca, jeżeli chodzi o wielkość. Towarzyszy jej 13 megapikseli do zdjęć szerokokątnych i 12 megapikseli do zdjęć tele. Co prawda Huawei pisze tutaj o optycznym powiększeniu 5-krotnym, ale jeżeli pozostałe ze znacznie lepszymi aparatami mają powiększenie 3,2, no mówmy się, że 3-krotne, no to tutaj to 5-krotne nie, to musi być powiększenie hybrydowe. Tutaj nie ma innej opcji. Przedni aparat jest identyczny w całej czwórce. Cała czwórka ma tę samą matrycę, to jest matryca 13-megapikselowa, dlatego możemy, znaczy jest jedna różnica, ten najtańszy nie ma tam autofokusa.
przednim aparacie. Natomiast trzy pozostałe mają autofokus w przednim aparacie, tym 13-megapikselowym, także jednak różnica jest, przepraszam bardzo. Jest ładowanie zwrotne 5-watowe i bezprzewodowe ładowanie zwrotne 7,5-wata. Przypominam, że to główne ładowanie jest 66-watowe, a bezprzewodowe 50-watowe tutaj w tym smartfoniku. O ekranie trochę mało powiedziane, poza tym, że ma 6,6 cala. To jest ekran LTPO, AMOLEDowy i AMOLEDowe ekrany znajdziemy LTPO we wszystkich urządzeniach tej serii. 120 herców odświeżania i 300 herców, jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania dotyku. I wszystkie wyświetlacze w serii mają Kunlun Glass na tym szkiełku. Jest jedna rzecz, którą również mają wszystkie smartfony w tej serii, mianowicie IP68. Ten stopień odporności na zapylenie i wilgoć, z tym, że również w najtańszym jest to IP68 na najniższym poziomie, bo pozwala tam na zanurzanie tam bodajże przez 30, przez 6, sprawdźcie sobie, 60 sekund na 1,5 metra, natomiast każdy pozostały można zanurzyć na 2 metry na ten sam czas. Jeżeli chodzi o procesor, dla całej serii właściwie Huawei nie podał procesora oficjalnie. Natomiast wydaje mi się, że z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że to będzie Kirin 9010. Procesor według niektórych 12-rdzeniowych, według niektórych 12-wątkowe, to jest pewna różnica, bo rdzenie są fizyczne, a wątki mogą być niefizyczne, tak? Znaczy nie muszą być przypisane do rdzeni. Mhm. Natomiast jest pewien zgryz, jeżeli chodzi o obsługę 5G w całej serii, dlatego że Huawei swoim jakby zwyczajem po to, żeby, nie wiem, nie straszyć klientów w Chinach, nie podaje, czy smartfony obsługują 5G, czy nie obsługują. Nawet, znaczy ja powiem szczerze, że sądzę, że obsługują w każdej wersji chińskiej, natomiast nawet jeżeli by miały nie obsługiwać, bo to jest kwestia tego, jak Amerykanie ich pogonią. Nawet jeżeli miałyby nie obsługiwać w tej wersji sprzedawanej oficjalnie pod nazwami w serii Pura, to one wyjdą tak czy inaczej pod nieco innymi markami, będą to te same smartfony i będą to 5G obsługiwały. Przy czym mówię, podejrzewam, że obsługa 5G fizycznie jest, ona może być zablokowana ewentualnie w dowolnym momencie, natomiast w tych telefonach, które są produkowane software'owo na przykład, również tych, które są na rynku. Natomiast czy ona jest, czy jej nie ma, no sorry. Ci, którzy byli na premierze, twierdzą, że 5G jest, natomiast oficjalnie Huawei nie podaje, że 5G jest. Znaczy ja mówię o Chińczykach oczywiście. Na stronie Huawei'a zaglądałem, czy może jest jakaś informacja w dokumentacji. Niestety smartfony nie mają jeszcze w tej chwili dokumentacji dla użytkownika. Trudno jest dotrzeć do dokumentacji fabrycznej dotyczącej obsługiwanej sieci. Natomiast w komentarzach jest bardzo starannie wycinane wszystko, co tego dotyczy. Również na pudełku tych smartfonów nie ma informacji o obsługiwanych sieciach. Jest cała masa informacji różnych innych, tych najpotrzebniejszych, natomiast nie ma na pudełku informacji, na pakietce nie ma informacji, czy smartfony obsługują sieci 5G. Może myślą, że Amerykanie nie zauważą. Może myślą, że Amerykanie nie zauważą, nie wiem, powiem szczerze, że to jest dla mnie bardzo dziwna polityka, bo z jednej strony na bezczela pakuje się to 5G i ono wiadomo, że ono jest i prawdopodobnie się będzie z tym 5G sprzedawało. Z drugiej strony, no jakby nie informujemy klienta, no przecież wszyscy w Chinach wiedzą, jak jest, tak? Również no, na świecie. I może znaleźli sposób. Wyświetlacze w trzech pozostałych smartfonach serii, czyli Pro, Pro Plus i Ultra, są troszeczkę inne. Przede wszystkim są większe, ponieważ mają 6,8 cala i trochę inną rozdzielczość mają, bo 1260x2844. Identyczna częstotliwość odświeżania, identyczna częstotliwość próbkowania dotyku, matryce również LTPO OLEDowe. I również szkło Kunlun w każdym ze smartfonów. Ten sam procesor, jak wspomniałem, troszkę inne baterie. I teraz tak, wersja Pro
Ma bateryjkę 5050 mAh, czyli widzicie, że różnica jest nieduża, raptem 100-150 mAh, tak, względem tej wersji podstawowej. Ale ładowanie już tutaj się bardzo różni. Mamy supercharge w wersji 100-watowej i ładowanie bezprzewodowe również powiększone do 80 watów. Czyli 100 i 80 watów. Zmieniają się również wartości ładowania zwrotnego. Dlatego, że ładowanie zwrotne przewodowe to jest 18 watów, co jest godne zauważenia, a bezprzewodowe to już jest w ogóle szał, bo jest 20-watowe ładowanie zwrotne bezprzewodowe. I teraz tak, o jeszcze jednej rzeczy nie wspomniałem, która różni wersję podstawową od trzech pozostałych wariantów. To jest mianowicie łączność satelitarna. Co prawda o tej łączności satelitarnej możemy mówić wyłącznie w Chinach, natomiast ta łączność satelitarna jest w trzech wariantach poza wariantem głównym. I też są różnice, ponieważ wariant Pro obsługuje jedną sieć satelitarną, czy na jednym kanale, bo to jest bardzo trudne do przetłumaczenia dla Google Translatora. Ja niestety nie czytam biegle po chińsku. Natomiast Pro Plus i Ultra obsługują dwie sieci albo dwa kanały łączności satelitarnej, bo tam występują ikonki dwóch satelitów. Prawdopodobnie chodzi o dwie sieci, chociaż Huawei wymienia tylko jedną sieć, sieć Tiantong. No i cóż, jeśli chodzi o aparaty w wersji Pro, również mamy różnicę, dlatego że poza tą 50 jest 12,5 megapiksela, bo 50 jest bardzo podobna, to jest prawdopodobnie ta sama matryca, ten sam moduł. Szerokokątny mamy 12,5 megapiksela, aparat tele mamy 48 megapikselowy, chociaż tutaj też, znaczy, przepraszam, nie też, tutaj mówi się o powiększeniu 3,5 raza, nie 3,2, to moja pomyłka, sorry. I identyczny, jak wspomniałem, aparat z przodu 13-megapikselowy. Jeśli chodzi o wersję pamięci, tutaj mamy również 12 GB pamięci RAM i bardzo podobne wersje jak w tej wersji podstawowej, czyli 256, 512 i 1 TB, jeśli chodzi o te warianty pamięciowe. Wersja z Pro z Plusem no, nie różni się bardzo dużo, ponieważ tutaj z kolei mamy identyczne ładowanie, również setka i 80 bezprzewodowe. Wiadomo, że ten sam procesor, wiadomo, że to samo ładowanie zwrotne będzie. Natomiast tutaj jest właśnie obsługa tych dwóch sieci satelitarnych już i w aparatach też tych zmian nie zobaczymy, ponieważ jest 50, 12,5 szeroki, 48 tele i 13 z przodu, tak jak we wszystkich innych. Jest również IP68, to na 2 metry, ale to już w wersji Pro było. I jest troszeczkę mniej wersji pamięci. Zerknę jeszcze w baterię, ale bateria też jest identyczna. Jest też 5050 i 4950, także jest. Tak samo jest mniej wersji pamięci, dlatego że tutaj mamy podwyższenie tieru pamięci RAM do 16 giga i to głównie odpowiada za ten plusik w nazwie. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć dla użytkownika, tylko dwa tiery, 512 i 1 terabajt. Z kolei w wersji Ultra też nie zobaczymy zmiany, jeżeli chodzi o ładowanie, natomiast o oczko znowu wzrasta pojemność baterii do 5200 mAh. Ładowanie 100 plus 80, zwrotne takie samo jak wcześniej, czyli 18 i 20, przewodowe i bezprzewodowe, dwie sieci satelitarne i tutaj znowu mamy zmianę w aparatach fotograficznych. I tutaj te aparaty fotograficzne są jak najbardziej godne uwagi, dlatego że matryca głównej 50 ma przedziwnie zupełnie, bo ja powiem szczerze, że nie znam chyba, a to może moja niewiedza, nie znam matrycy, która miałaby takie parametry. To jest 1 cal na 0,98 cal. Nie spotkałem się z tego rodzaju matrycą, przynajmniej nie pamiętam, żebym gdzieś znalazł. Ciekaw jestem, jaka to jest matryca, powiem szczerze. W każdym razie możemy spokojnie przyjąć, że jest to matryca jednocalowa. 40 megapikseli, jeżeli chodzi o aparat do zdjęć szerokokątnych
i 50 megapikseli, jeśli mówimy o aparacie do zdjęć tele. I tutaj ja co prawda nie wspominałem, bo rzadko o tym mówimy, ale w tym aparacie tele jest znacznie fajniejsza przysłona, poza tym, że to jest 50, to jest przysłona 2.1. A, i nie wspomniałem o głównym, oczywiście tam jest regulowana przysłona, co jest, będzie przebojem zupełnym, pewnie powinienem o tym w ogóle powiedzieć na samym początku, bo w wersji podstawowej, ona tam w tej 50 wersji Pura 70, przepraszam, bo się zgubiłem. Już w tej podstawowej wersji Pura 70 przy tej 50 jest regulowana od 1.4 do 4, w dwóch następnych wersjach, czyli Pro i Pro z Plusem, jest podobna regulacja przysłony, natomiast w tej wersji Ultra mamy ruchomy moduł aparatu i regulację w zakresie 1.6 do 4. Ta regulacja, jakby regulacja przysłony fizyczna wygląda bardzo spektakularnie, bo oglądałem na zdjęciach, tam jest i mechanizm powiększony, który jakby pokazują, jak wygląda, i jednocześnie to poruszanie się aparatu robi wrażenie, bo nie ruszają się rzeczy w środku, tylko rusza się coś na zewnątrz. Co prawda tutaj Adam na pewno podniesie kwestię tego, że wszystkie paprochy i zabrudzenia nam tam będą wpadały, prawdopodobnie tak, będą. No, tak będzie. No. Tak natomiast będzie. Od po prostu feature, który jest wizualnie dosyć fajny, natomiast mechanicznie może się nie okazać taki fajny, jak się wydaje. Nie, na pewno chyba nie, bo wypróbowałem to empirycznie na innych telefonach i po prostu tak jest, niestety. Z jakiegoś powodu nie jest to powszechnie stosowane. Tu Marcel na TikToku pyta, o jakich telefonach mowa. Chodzi o serię Huawei Pura 70. No i tak, co do tego ruchomego obiektywu, Jacek ma całkowitą rację, to się będzie brudziło, psuło i tak dalej, choćby nie wiem co. Z jakiegoś powodu nie mamy już, a mieliśmy dwie próby Samsunga z takim obiektywem ruchomym i rzeczywiście to się bardzo szybko niestety kiepściło, po prostu paprochy tam się dostawały, bo telefon, moi drodzy, co robimy, no nosimy w kieszeni. I o ile... Powiedzmy, gdy telefon jest zamknięty, tam paprochy raczej nie mają szans wniknąć, o tyle, kiedy tam są już szczeliny wokół obiektywu, blisko niego, to paprochy wnikną na bank. I teraz jeszcze następna rzecz. Ja widziałem te smartfony Huawei w rzutach z boku. Zdjęcia po prostu z premiery, gdzie ludzie trzymają te telefony i obrócili na bok. Słuchajcie, nie szukajcie tych zdjęć, bo tego nie odzobaczycie. Szczególnie w tym modelu Ultra. Ta rama aparatu to tak wystaje koszmarnie. Tego nie widać, jak patrzymy na telefon od tyłu. To się nawet może wydawać, ale fajne, takie oryginalne, nie? Niecodzienny kształt. Może się spodobać, bo jest inne. Ale jak spojrzymy na telefon z boku, to po prostu to wam się będzie śniło po nocach. I następna rzecz, bo no muszę was troszeczkę rozbudzić. Co do ceny. Też słuchajcie, szału nie ma. Bo no zebrałem cenniki wczoraj w Mozolnie. I teraz pamiętajcie, że ceny, które ja wam podam, to są przeliczone z juanów, czyli do tego doszedłby jeszcze co najmniej nasz VAT i Bóg wie jeszcze jaki narzut. I tak, najtańszy model to już jest ponad 3000 w podstawce za 12256. Jeżeli chodzi o Pro, mamy rozrzut cenowy już od 3650, bo 4490, ale w Chinach do tego VAT. Czyli już przekroczyliśmy 5 koła. Lekką ręką, tak. Pura 70 Pro Plus to już jest 4500 prawie za podstawową wersję 16512. Jak chcecie mieć 1 tera pamięci, to już ponad 5000, ale w Chinach. Więc już się robi u nas 6 z groszami. No i Pura 70 Ultra to już są ceny 5610, a wersja 16 plus 1 tera to już 670 w Chinach. Także życzę Huawei'owi powodzenia z tymi cenami. No myślę, że tak czy inaczej, ja nie widzę sensu podejmowania próby sprzedaży tych telefonów w Europie. Po prostu, bez Google'a, z prawdopodobnie wyłączonym 5G, wyblokowanym, no bo żeby to sprzedać u nas, to pewnie by musieli zablokować. Za cenę no 600 plus VAT, nawet mi się nie chce na szybko liczyć, ale może wiecie co, przeliczę, żeby było. Nawet 6200 bliżej to mamy. 6200 razy 1,23. 7700, moi drodzy.
7700 za Huawei Pura 70 Ultra. Powodzenia. Telefon bez Google i 5G. Nie ma szans. Po prostu zwyczajnie nie ma szans. Jakkolwiek by ta konstrukcja w pozostałych aspektach dobra nie była, nic z tego nie będzie. Także ja bym raczej nie liczył na obecność tych telefonów na polskim czy na europejskim rynku. No i niestety nasza koleżanka szanowna będzie musiała chyba na razie nie myśleć o współpracy w ramach nazewnictwa telefonów. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy, ale boję się, że nic z tego nie będzie, bo przy tych cenach no, specyfikacja nie jest w stanie wybronić moim zdaniem tych telefonów. Choćby nie to wiem. To znaczy, jeżeli chodzi o ceny, to biorąc pod uwagę jakby zaawansowanie techniczne konstrukcji, to one są zupełnie uzasadnione, to znaczy one nie są wyższe od tych, które oferują inne flagowce na rynkach europejskich. Natomiast problem tutaj jest rzeczywiście nadal z brakiem Google i brakiem obsługi sieci 5G. Bo o ile w kwestii Google można sobie poradzić na bardzo różne sposoby software'owo, można sobie załatwić obsługę Google'a w tych smartfonach bez najmniejszego problemu. Producent co prawda oficjalnie nie poleca żadnego oprogramowania zewnętrznego, ale wszyscy użytkownicy wiedzą doskonale, ci, którzy potrzebują usług Google, a są jednocześnie fanami Huawei i wiedzą, że te usługi Google można sobie załatwić na różnych poziomach. Natomiast nie załatwi się w żaden sposób niestety obecności sieci 5G. Przy czym to też jest kwestia bardziej marketingowa niż kwestia praktyczna. Dlatego, że po pierwsze te sieci 5G mają nadal bardzo małe pokrycie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie oferują aż tak znacznie, nie wiem, takich prędkości w Polsce, które przekraczałyby w ogóle wszelkie oczekiwania, które mamy w przypadku sieci 4G. W Chinach, dla Chin to jest rzeczywiście dosyć istotne, dlatego że tam sieci 5G w dużych miastach, tak jak mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, rzeczywiście działają dosyć potężnie i przeprowadzając tam speed testa, to człowiekowi po prostu brwi idą w górę, bo w Polsce w większości miejsc takich prędkości po prostu nie uzyskamy. Natomiast no, ja mówię, nie jestem w stanie obronić oczywiście tego, że nie ma 5G i nie ma Google, natomiast jeżeli chodzi o ceny, to one mi się wydają właściwe, to znaczy inaczej, telefony nie tanieją w produkcji ze względu na to, że nie ma obsługi 5G i nie ma Google. Jest procesor, który jest w stanie obsłużyć 5G, i on jest tam pakowany, jest to nowy procesor właściwie, znaczy niemal nowy procesor Huawei. Oni piszą o tym, że to jest w nowej technologii produkowane. Podają ilość nanometrów, ale ja byłbym ostrożny, powiem szczerze, bo to nie wygląda na fizycznie prawdziwe dane. Natomiast no, jeśli chodzi o Google, naprawdę to jest kwestia software'owa. To jest tak, no człowiek, który chce kupić smartfona, w którym będzie Google, ponieważ nie umie, slash, nie chce, slash, nie przepada za instalowaniem nowego oprogramowania, radzeniem sobie z własnym smartfonem, no ale to on, Adaś, pójdzie i kupi, o, tutaj ktoś nam powiedział, telefon dla szlachty kupi sobie iPhone'a po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, jeżeli ktoś chce mieć zaawansowanego smartfona rzeczywiście flagowego i potrafi sobie znaleźć dostęp do Google, to zrobi to po prostu na smartfonach Huawei. To, że one się będą słabiej sprzedawały w Europie niż w Chinach, to nie mam tutaj żadnej wątpliwości, ponieważ w Chinach już poszło całkiem sporo. Oni podają wyniki sprzedaży, a nie sądzę, żeby musieli tutaj dane naciągać. Nie, ja nie mówię o Chinach. W Chinach to się sprzeda. Natomiast sprzedawanie tego w Europie w ogóle, jak dla mnie, mija się z celem, a no nie, Jacek, no nie zgodzę się. Tu się nic nie broni przy tych cenach. No policzyli by to kosztowało, te telefony musiałyby kosztować w Europie. I kupujesz za tą cenę telefon, który jest niekompletny. Nie, ale w jaki sposób ten telefon jest niekompletny? To mówisz trochę tak, jakbyś mówił użytkownikowi Linuxa, że ale twój komputer jest do dupy, bo nie masz Windowsa. Adaś, sorry, ale nie ma mnie zgody. Akurat komputer bez Windowsa to jest, wiesz, usprawniony de facto. Nie, po prostu przy tej cenie uważam, że smartfon nie powinien mieć tych braków, a jeżeli je ma,
to cena powinna być odpowiednio niższa. Oczywiście nie wiemy, jaka będzie w Europie. Cena ale nie może być niższa, ponieważ to są flagowce takie, montowane z takich samych części, z jakich montowane są iPhony, nie Samsungi, całe to inne badziewie. Jest tutaj pakowany sprzęt najwyższej jakości z najwyższymi możliwymi parametrami. Są pakowane innowacje, jeżeli chodzi o fotografię. To nie może być tańsze od innych flagowców na rynkach europejskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli komuś jest potrzebne 5G, spoko, niech nie kupuje tych smartfonów. Niech kupi sobie iPhone'a, niech kupi sobie Samsunga, czy cokolwiek innego, co 5G ma. Podobnie jest w przypadku Google. Jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie załatwić na tych smartfonach działania Google, to niech kupi sobie smartfona, który Google na dzień dobry ma, czyli całą resztę po prostu już. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to możesz sobie marudzić. Tak, masz rację, w Polsce czy w Europie nie będą się sprzedawały tak jak w Chinach. Niemniej, jeżeli chodzi o technologię, no to to jest top topów, podobnie jak wszystkie inne flagowce innych firm. Tyle. Nie może być tani. No dobra, ale może przejdźmy już do czegoś innego, bo w tygodniówkę nam wychodzi monotematyczna, a już minęła połowa naszego czasu, tak naprawdę. A dopiero jesteśmy po jednej premierze, która w dodatku była w Chinach i no, przejdźmy może do czegoś, co wydaje mi się, że bardziej zainteresuje odbiorców z Polski, chociaż też już widziałem sporo głosów krytycznych, z którymi po części się rzeczywiście też zgadzam, bo progresu w nowej serii Motorola wielkiego nie widzę. Motorola zaprezentowała serię Edge50. Mamy trzy modele, co ciekawe nie ma podstawowego w tej serii. Mamy Fusion, mamy Pro, który tak naprawdę moim zdaniem jest podstawowym i mamy Edge50 Ultra, która po prostu powinna być modelem Pro. Ja bym tak trochę to przesunął. No najwyraźniej jeszcze chcą nas uraczyć jednym modelem, no bo po co taką lukę zostawili. W każdym razie telefony weszły już na polski rynek. O Edge50 Pro myśmy już mówili. Mówiliśmy o niej przy okazji premiery tego telefonu w Indiach, bo co ciekawe, ten telefon najpierw miał swoją premierę w Indiach, a do nas dotarł bodajże z dwutygodniowym opóźnieniem, o ile mnie pamięć nie zawodzi. I no szybciutko, telefon dosyć fajnie skonfigurowany, ale nie najfajniej, bo tak. Snapdragon 7 trzeciej generacji, czyli procesor oczko w dół od flagowego. Dobry, ale nie najlepszy. Pamięci dobry, ale nie najszybszy, bo DDR4X i UFS 2.2. Bateria też poniżej troszeczkę oczekiwań, bo 4500, ale tu Motorola nadrobiła, dodając 125-watowe ładowanie i ładowarkę w komplecie. I słuchajcie, ten telefon z ręką, z zegarkiem w ręku ładuje się 17 minut do pełna. Od zera, od takiego rozładowania, że się sam wyłączył i już nie chciał się ponownie włączyć, do 100% 17 minut. Bardzo fajny wynik. Oczywiście ładowanie można w menu szybkie wyłączyć. Ty w zeszłym tygodniu obiecałeś, że rozpakujesz. No było rozpakowanie, ale rzeczywiście było rozpakowanie. Ja myślałem, że mówiłeś, że w tygodniówce rozpakujesz. A nie, był osobny live z rozpakowaniem, był już osobny live na temat tego telefonu, był live z premiery i będzie jeszcze dzisiaj jeden live, gdzie pokażę interfejs, już powiem parę słów, bo zacząłem tego telefonu już używać, już coś o nim wiem. Także masz te live'y gdzieś zapisane? Są gdzieś zapisane? Co? Czy te live'y są gdzieś zapisane? Tak, są zapisane. Mogli zajrzeć. Będą te live'y osadzone jako filmy na TikToku. Dobra. I do tego mamy jeszcze indukcję 50-watową. 6,7-calowy ekran Piolet, bardzo fajnie wyglądający, 1,5K rozdziałka, odświeżanie 144-hercowe, jasność szczytowa 2000 nitów, ale ta typowa też jest dobra, bo naprawdę ten ekran fajnie świeci po prostu, tak subiektywnie oceniając, jak na niego patrzę. Ile czasu ładujesz? 17 minut. Tam jest 125-watowa ładowarka, tak? Tak, przy czym można wyłączyć szybkie ładowanie w menu, czyli to, co kiedyś rozmawialiśmy, że mam wybór, albo szybko ładuję, albo wcale nie. No i to jest bardzo fajne. Z aparatami jest tak dosyć, bo jest 50, ale z fajną przysłoną, 1.4 i słuchajcie, to robi robotę wieczorem. Co prawda też znowu za dużo zdjęć nie zdążyłem wczoraj zrobić, ale już coś widziałem, będzie dobrze z aparatem i mam wrażenie, nieodparte, że poprawili aplikację fotograficzną, robi po prostu lepsze zdjęcia. Do tego jest 13 szerokokodna z opcją makro, czyli tak so-so. I jeszcze jest 10-megowy aparat z niewielkim przybliżeniem trzykrotnym z teleobiektywem klasycznym.
Do tego jest 50 do selfie, czyli też bardzo, bardzo przyzwoicie. Są głośniki z Atmosem i nawet grają. Przy czym niestety nie jest to symetria stereo, czyli ten jeden to jest słuchawkowy, więc wiadomo, że bas robi ten na dole głośnik. No ale jest nieźle. Słuchajcie, opowiem Wam o wszystkim w recenzji. Króciuteńko, bo żeby już Was nie zanudzić. 3000 ten telefon kosztuje bez złotówki, a jak do końca kwietnia go kupicie, to dostaniecie słuchawki warte 600 zł, a na słuchawkach podpisuje się firma Bose. Bose, jak wolicie, czyli specjaliści od dobrego basu i te słuchawki no, robią robotę, szczególnie jak je dostaniecie za złotówkę. Grałeś na nim w gry, grzeje się, Dimon pyta. Wiesz co, nie grałem jeszcze w gry, natomiast rypałem go benchmarkami i to dosyć ostro. I się nie grzeje. Równa krecha. Ja to pokażę dzisiaj w live, wiesz? Także zapraszam Cię, nie wiem, po 13 jakoś tak, na kolejnego live'a i Ci to pokażę. Naprawdę nie grzeje się skubany, nawet jak stres testy leciały jeden po drugim ciurkiem przez ponad godzinę. Także pod tym względem jest super. Czy AirPodsy działają na Androida dobrze? Słuchaj, działają, bo używam. Działają prawie tak dobrze jak z iPongiem, także spokojnie, śmiało. Ja akurat AirPodsów używam Samsungiem. Także można. No ale dobra, przejdźmy do pozostałych, bo o tej prożeśmy już gadali, ja Wam jeszcze będę nudził o tej pro później. Natomiast dzięki Patyczku za prezencik. Natomiast przejdźmy do najtańszego modelu H50 Fusion. Z rzeczy dobrych, no ma też Snapdragona, ale 7S drugiej generacji. Pamięci ma te same, czyli 4X i 2.2. Też ma pioledowy wyświetlacz Full HD, ale 120 Hz i też ze szklem Gorilla Glass 5. Bateria jest trochę większa, bo 5000 mAh, ale ładowanie wolniejsze, bo 68-watowa, ale ładowarka w zestawie, jak to u Motorola. 32 do selfie, a z tym niestety tylko dwa aparaty, ale na szczęście bez dwójki się obyło. Jest 50 główna i jest 13-czterokokotna z opcją makro. Czyli no nie ma jakiejś strasznej cebuli i fajnie są głośniki stereo. Wszystkie te trzy Motorola mają szczelność IP68. I model Fusion kosztuje u nas 1899 zł, czyli 1900 bez złotówki. Trzy kolory do wyboru. I teraz jeszcze wrócę na chwilę do kolorów, bo H50 Pro występuje w takim kolorze w mazaje biało-szare na plecach, które podobno są unikalne. Każdy są inne. Nie wiem, nie widziałem drugiego egzemplarza na oczy, żeby to potwierdzić, ale tak nas zapewniono. I myślę, że to jest możliwe. Jak to się rozlewa, tak, to tak, nie? Da się to zrobić, wiem, dlatego że to nie jest jakby nowa technologia, jeżeli chodzi o różne obudowy w tym samym wzorze. A dziwię się, że nie wspomniałeś o tym, że ma fajną brzoskwiniową obudowę z Pantona. A no, poczekaj, bo brzoskwiniową obudowę, mój drogi, to ma H50 Ultra dopiero. Tak, rzeczywiście Ultra, to prawda. No, więc teraz właśnie chciałem przejść do Ultry i ta brzoskwiniowa obudowa jest moim zdaniem najładniejsza. To jest Peach Fuse się nazywa, czy Fuse, czy jak to tam, whatever. Firma Pantone Color wymyśliła. Natomiast ten telefon występuje w jeszcze ciekawszej wersji, mianowicie w wersji z drewienkiem. I podobno tam jest prawdziwe drewienko, które znów może okazać się unikalne, ale ono jest pokryte takimi warstwami ochronnymi, prawda, i tak dalej. No i kurczę, w dotyku to jest jak tworzyło, natomiast zostałem zapewniony... Jak drewienko z Ikei mniej więcej w dotyku. No, ale słuchajcie, nie, serio, pytałem się 3 razy, zostałem zapewniony przez przeuroczą przedstawicielkę, bardzo pozdrawiam cię, Motorola na Polskę, że to jest drewno. Ono jest powleczone, no bo telefon ma IP68, będzie moczony i tak dalej, ale jest to drewno. No, także jak ktoś lubi takie eko styl, to spoko. No i ta Ultra jest najciekawszym z tych telefonów, no niestety też zarazem najdroższym. No cena jest... Dobra, cena na końcu. W środku Snapdragon 8S trzeciej generacji, pamięci już szybsze, czyli DDR5X i UFS 4.0. Znowu OLEDowy ekran 1440, czyli 1,5K ze 144, widzisz, cyferki mi się. Ze 144-hercowym odświeżeniem, ale jasnością wyższą niż w modelu Pro, bo 2500 nitów. Znowu jasność szczytowa, pamiętajcie, to taka, wiecie, marketingowa jasność jest. No i z aparatami jest ciekawe, bo ile z przodu zostało to 50, jak było, o tyle z tyłu jest lepiej, bo mamy 50, no też nie powiedziałem, z optyczną stabilizacją zarówno w Pro, jak i w tym, ale z przysłoną 1.6. Do tego mamy szeroki kąt, również 50,
z polem widzenia fajnym, bo 122 stopni, ale nie, no nie zauważyłem, żeby jakaś tam deformacja wchodziła straszna. I jest jeszcze trzeci aparat z peryskopowym teleobiektywem i 64-megową matrycą i znowu ze stabilizacją obrazu. I to jest już takie porządne tele, bo to jest ekwiwalent ogniskowy 75 mm. Czyli ponad 3 razy, 3,2 razy to będzie. Dimon, mała przerwa, daj, sorry ci przerwę. Dimon, grzanie się zależy głównie od optymalizacji oprogramowania. Tak, od procesorów też. Są procesory, które mają większe albo mniejsze tendencje do grzania się. Ale grzanie się to jest przede wszystkim złe oprogramowanie. Tak, dokładnie. Złe oprogramowanie, ewentualnie złe odprowadzanie ciepła, przy czym wiesz co, to też jeszcze musimy zauważyć jedną rzecz, jakie jest ciepło na procesorze, bo może być tak, że obudowa jest gorąca, a w środku procesor jest chłodniejszy. Chodzi o to, że wiesz, ciepło jest wyprowadzane na zewnątrz i ty odczuwasz to, że obudowa jest bardzo ciepła, natomiast procesorowi jest w miarę nadal chłodno, dlatego warto też spróbować aplikacji stres testowej, która zmierzy i pokaże, czy wydajność procesora spada wraz ze wzrostem temperatury. No i jeżeli spada, no to już jest źle. Natomiast jeżeli telefon jest na zewnątrz ciepły, natomiast ta wydajność, ta krecha procesora będzie utrzymywała się na mniej więcej cały czas tym samym poziomie, no to jest całkiem okej. To znaczy, że ciepło skutecznie jest wyprowadzane od procesora na zewnątrz. Natomiast druga rzecz to jest oczywiście w rodzaju oprogramowania już nie smartfonowego, tylko tego, z którego korzystasz. Jedne gry po prostu grzeją procesor bardziej, no, to też. Inne mniej. I to też jest kwestia optymalizacji poniekąd, chociaż no, tutaj po prostu różnice zauważysz w praktyce, bawiąc się na smartfonie w jakieś konkretne gry. Dobra, kończąc może z Motorolami, to jeszcze dodam, ta Edge 50 Ultra ma wszystko to, co prosi, tam wodoszczelność, głośniki, stereo i tak dalej. I jest u nas oferowana w całkiem fajnej wersji 16 giga plus 1 tera. Cena jest mniej fajna, ale no, wydaje mi się, że jest w miarę akceptowalna. Chociażby się już tam widziałem, zrzymacie dosyć w komentarzach. 4,499, 4,5 koła. No mogłoby być niżej, tak? Jakby tak był za, kurczę, poniżej 4, nie? Żeby trójka była z przodu, to by był sztos. No ale powiedzmy, to jest, że kurczę, flagowy, to jest flagowy smartfon, w tej chwili są takie flagowy ceny. Możemy, no, a w czym nie jest flagowy, powiedzmy? No przecież nie ma Snapdragona 8 trzeciej generacji, tylko ma 8S-a, czyli oczko niższy. No hello, to jest oczko niżej od flagowca, to jest prawie flagowiec, ale zresztą kurczę, Motorola nie robi flagowców, Motorola jest mistrzem średniaków, no. Także okay. Ja bym go nie zaliczył do flagowców. No, ale Adam, o telefonach, o smartfonach flagowych mówimy w przypadku właśnie producenta. Statek flagowy to jest statek flagowy jakiegoś państwa, tak? A nie flagowy dla całej branży. No to jest model flagowy Motorola po prostu. Okej, dobrze. Tu się z tobą zgodzę. Dla Motorola poza tym znowu, ja nie lubię tych cen, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że zarąbiście dawajcie wielkie ceny. Nie. Ja mówię o cenach dużych, czy wysokich, albo niskich, w zależności od tego, jak wyglądają ceny flagowców na rynku. I wydaje mi się, że to nie jest cena jakaś rekordowa zupełnie za tę konstrukcję. Ja też z kolei za Motorolami nie przepadam. Natomiast oddaję im, jestem w stanie im oddać sprawiedliwość, że kurczę, no to naprawdę jest fajna konstrukcja. No. Jeżeli to działa jeszcze złożone do kupy razem, to ta Ultra jest naprawdę bardzo fajną konstrukcją. Jest i 125-watowe ładowanie dla tych, którzy... No na baterie można narzekać, tak? I ludzie narzekają, widziałem, że narzekają bardzo mocno na baterie, bo te 500 mAh odstaje po prostu od takiej średniej zupełnej. A we flagowcu mogłoby być jeszcze więcej. No ale no, każdy widzi, co kupuje, tak? Można sobie marudzić, ale jeżeli ktoś chce porządnego smartfona, to jest porządny smartfon. Mm-hmm. Za cenę i tak nie najwyższą na rynku wcale. No tak, cena rzeczywiście nie. Mówię, cena nie jest wcale jakaś tam straszna. Ale to nie jest jedyna Motorola z tego tygodnia, bo jeszcze się pokazała, co prawda nie u nas, tak? Pokazała się Moto G64 5G. Zdaje mi się, że myśmy już ją zajawiali tydzień temu, bo ona już była zajawiona. Więc może króciutko, tych, którzy są bardzo zainteresowani dokładną specyfikacją, to odeślemy na MGSM, żeby nie powtarzać. Ja krótko przelecę. Dimensity 7025 to jest nowy procek.
6,5 cala Full HD 120 Hz ekran z 16-megowym aparatem przednim. Z tyłu 50 plus 8 szerokokątna, głośniki stereo, ekran oczywiście niestety LCD, ale za to bateria 6033-watowym ładowaniem, szczelność IP52. No i ten telefon w Indiach się na razie pokazał, gdzie wyceniono go zależnie od pamięci 828 albo 8256 na 730 albo 830 z IKO. Czyli u nas, myślę, tak celuje 1100-1200 powinien się ten telefonik zamknąć. Prosty telefon. Od to już jest taki średni średniaczek, zresztą jego numeracja wszystko wam mówi, nie dość, że Moto G, czyli klasa średnia, to jeszcze centrum klasy Moto G, bo szósteczka z przodu, więc. No ale jak ktoś będzie zainteresowany, ten telefon, no nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no, będzie w Polsce, ale jeszcze nie teraz. Nieoficjalnie wiem, że zmierza w ogóle do szerokiej dystrybucji, będzie prawdopodobnie launchowany jako globalny telefon, ale też prawdopodobnie jakieś jeszcze inne Moto G do niego dołączą, albo być może nowa Moto E, bo jest Moto E14 w drodze, o której na razie niewiele wiadomo, ale wiadomo, że istnieje i, no i wiadomo też, że będzie naprawdę bardzo budżetowym telefonem, słabo wyposażonym, ale też nie za drogi. No to tyle. Myślę, że możemy powoli przechodzić do kolejnych modeli. To o czym byś tam chciał opowiedzieć? Bo ja wiem mniej więcej, o czym chcę opowiedzieć, ale... No to dawaj. No słuchajcie... Realme na przykład mamy, nie wiem. No to opowiedz o Realme, a ja opowiem o Vivo. W zasadzie nie bardzo jest o czym opowiadać. Znaczy są to smartfoniki w... Nie jakiejś najwyższej półki, całkiem sensowne, ale też z kolei bez przesady. Mamy Realme P1. Nie wiem, czy myśmy o nim już nie wspominali, dlatego że on na MGSM-ie był troszkę wcześniej, ja miałem pewną specyfikację. Na szybko może, no pierwsza rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to jest w obu smartfonach design tylnych aparatów fotograficznych, ale Realme weszło, podobnie jak i Vivo zdaje się, takie wzornictwo i nie uciekniemy zwyczajnie od niego. Ja narzekałem chyba na nie już w zeszłym tygodniu też. Tak, jeszcze to jest żenujące, że ramka na 4 aparaty, a są 2. Znaczy to najbardziej, żenujące jest to, że mieli naprawdę bardzo fajne wzornictwo tych smartfonów. Komuś się najwyraźniej znudziły. Na wyższych stołkach i stereo, zróbcie coś nowego. No to zrobili coś nowego dla marek. Natomiast nie zrobili czegoś nowego na rynku i no to nie wygląda bardzo dobrze. Nuda po prostu. Największym grzechem jest to, że kiepskie wyparło dobre, naprawdę. To we wzornictwie, nie wiem, bardzo możliwe, że użytkownicy marek im to wybaczą. Natomiast ja jako komentujący gdzieś z loży szyderców niestety nie jestem w stanie po prostu tego wybaczyć. P1... No, masz rację. To jest Dimensity 7050 z AMOLEDem 667. Dosyć jasny wyświetlacz 1200 nitów w szczycie. Fajny kontrast, 120 Hz odświeżania Full HD z plusem, także jest ok. IP54. Pamięci sensowne, to wszystko lokuje go jakby na średniej półce, na takim miejscu, do którego chętnie sięgamy, dlatego że to jest specyfikacja, która pi razy oko się zgadza nam z ceną, w związku z tym bardzo możliwe, że ta nowa seria, bo seria P jest nowa dla Realme, o tym też nie wspomniałem, rzeczywiście może znaleźć swoich amatorów. O pamięciach wspomniałem, że ok, ale dla porządku 6 albo 8 giga pamięci RAM, 128 i tu nie jest aż tak dobrze, albo 256 i jest trochę lepiej pamięci dla użytkownika. I aparaty fotograficzne niestety po taniości, czyli 50 jako główny aparat, matryca Samsunga, 2 do zdjęć chyba głębi, nie makro mi się wydaje, i w przedni aparat fotograficzny 16 megapikseli. Nie wiem, czy mówiłem o ładowaniu 45-watowe i ładowarka jest w zestawie, o czym warto wspomnieć, bo to nie zawsze tak jest. Bateryjka 5000 mAh. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o P1, natomiast P1 z Pro nie różni się aż tak bardzo, jakbyśmy oczekiwali, natomiast jest to inny procesor i to jest dosyć fajne w Snapdragon 6 generacji pierwszej.
Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to jest mniej więcej taki sam, w każdym razie bardzo podobne parametry, chociaż o dziwo Realme podaje tutaj niższą jasność wyświetlacza, bo o ile w przypadku tego podstawowego tam jest 1200 nitów, to o tyle w przypadku tego jest 950 nitów. Ale bardzo możliwe, że to są różne wartości. Jedno jest na przykład w szczycie dla regionu, znaczy dla części wyświetlacza, natomiast drugie jest w szczycie dla punktu na wyświetlaczu, tak? Ciężko się z tym połapać, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no, niestety producenci tak mają. Lepiej wygląda. 128 plus 8, jeżeli chodzi o pamięć, IP65 z kolei tutaj mamy, 50 megapikseli plus 8 szerokokątna, także jest o oczko wyżej, i również 16 megapikseli z przodu. I tutaj ładowanie też jest 45-watowe. Smartfony mogą się podobać, jeżeli chodzi o kolorystykę, dlatego że w przypadku wersji Pro mamy brąz z takimi maziajami po tym brązie. Wygląda naprawdę ładnie, albo w niebieski z podobnymi bardzo maziajami. Natomiast w wersji podstawowej znajdziemy zamiast niebieskiego, bo brązowy również jest, zamiast niebieskiego znajdziemy zielony, też z identycznymi maziajami. Wyglądało, tak naprawdę wszystkie kolory mi się podobają. Gdyby nie ten pieruński design tylnej wyspy z aparatami fotograficznymi, to bym się wcale tych smartfonów nie czepiał. Natomiast tutaj po prostu ten design przeszkadza. No. Technologicznie te smartfony naprawdę są całkiem fajne. To ja ci teraz jeszcze powiem, że jak już się czepiasz tego designu, to popatrz sobie jeszcze na Realme Narzo 70X. Również będzie w Indiach. Został na razie tylko zajawiony. Nie podano jeszcze pełnej specyfikacji, bo premiera dopiero będzie. Wiemy jedynie, że będzie miał baterię 5000 z 45-watowym ładowaniem, no i wiemy, jak wygląda. No i wygląda praktycznie tak samo jak tamte dwa, które Jacek opisał, i no też tak. Ma podwójny aparat z tyłu, a ramkę na cztery aparaty. No żenada, po prostu żenada. I jeżeli macie, Hey and Hello pisze, po co o tych Motorolach strzępiliśmy język, no dlatego głównie, że tym się zajmujemy, tak, strzępimy język na temat tego, co w tygodniu wyszło. Mm-hmm. Tym się zajmujemy, nie dzielimy tego na coś dla szlachty i coś dla chłopstwa, tylko po prostu mówimy o wszystkim tym, co jest. A to jak można się czepiać ewentualnie tego, jak mówimy, bo nie musi się nikomu podobać to co i jak mówimy. Ale i bardzo proste jest rozwiązanie, wyłączyć i przestać oglądać. Ja nie widzę problemu. I jeszcze następny Realme będzie dokładnie z tym samym, no może nie z tym samym dokładnie, ale prawie że z tym samym designem, C65. Ręce, słuchajcie, opadywują. C65, no jeszcze nawet specyfikacyjnie może być podobny do tego Narzo, o którym chwilę temu powiedziałem. Z tym, że tu już trochę więcej wiemy, bo będzie Dimensity 6300. Niestety będzie wersja z 4 GB RAM-u, żenada, i 464 ma być w podstawowej wersji. Nie, po prostu nie. Będzie LCD-jak 6,67 calowy, ale na szczęście chyba Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem. No i z tyłu pewnie będzie 50-megowy aparat i pewnie dwójeczka do rozmywania tła. I wszystko to razem ma kosztować w granicach, przeliczając z rupii indyjskich, 500. No. Bo mówimy o tej najtańszej, żenująco słabej wersji 4,64. I znowu ten design. Wielka, okrągła oprawa aparatu fotograficznego, w której dwa obiektywy, a tak de facto to jeden aparat, no bo ten drugi to pomocniczy. No, się uczepili i będą teraz tłukli te telefony z tymi kółkami na plecach. No. Nie uciekniemy od tego. No jak będziecie na MGSM-ie przypadkiem, to wejdźcie sobie w poszczególne marki. Tam są smartfony uporządkowane od najnowszych do najstarszych. Jak wejdziecie, to zobaczycie, jak ten design ostatnio jest właśnie forsowany, zarówno w przypadku Vivo, zdaje się, jak i Realme. Mm-hmm. I to mówię, to nie może się podobać, dlatego, no, że kto dla dwóch aparatów robi tak potężną wyspę, to naprawdę nie wygląda dobrze. To nie wygląda na jeden duży aparat atrakcyjny. Serio. Jak przypadkiem nas jakimś słuchają, nie wiem, polskie oddziały, to może powiedzcie Chińczykom, żeby tam rzucili do Chin, że to naprawdę nie jest dobry pomysł. Mieli zarąbisty design, jeżeli chodzi o smartfon. Ale słuchaj, przyczepiasz się teraz do firmy, która robi Dynamic Island wokół pojedynczego aparatu z przodu. No, także o czym my tu mówimy. No. Ja nie życzę żadnemu producentowi źle, ale niech ktoś w Realme przesunie wajchę, naprawdę, bo
To, co teraz wypuszczają, to ja nie wiem, no to jest jakieś quiproquo stylizacyjne. No. A jeszcze, ale to w ogóle chyba całe BBK popłynęło, bo kurczę, jest jeszcze nowe Vivo T3X 5G, znowu w Indiach. Tu chociaż kolor jeden dodali. I co mamy? I co mamy, kochani? Znowu wielka, okrągła wyspa na aparaty. Co prawda już nie na środku, tylko w narożniku, ale nadal wielka. I co w niej mamy? 52. Znowu. No kur, dystan. Jak można? Sam telefon jest w miarę przeciętny. 6,72 cala, Full HD LCD z przodu, 120 Hz ten ekran, 8 do selfie, tylny aparat już wymieniłem. W środku Snapdragon 6 pierwszej generacji, pamięci 4X i UFS 2.2, no nie najgorzej, średniaczek. Fajna bateria 6000 z 24-watowym ładowaniem. Ceny też znośne, bo do 700 zł w Indiach. Przepraszam, FIFA Rafa mnie rozśmieszył, bo zadał pytanie, kiedy polski telefon. Ja myślę, że jak Polacy już skonstruują komputer kwantowy, to zaraz później się pojawią. Nie, najpierw telefon. Jeszcze musi być polski samochód elektryczny, bo polski samochód sportowy już kiedyś mieliśmy. Słuchajcie, żeby nie było, ja się nie śmieję z polskich wynalazców, z polskiej myśli technicznej, naprawdę się nie śmieję. Chodzi mi po prostu o bardziej o realia rynku, tak? Bo polskie telefony, mamy polskie telefony. Zobaczcie, kto, jakie firmy i skąd produkują telefony rzeczywiście. A poza tym, nawet jeżeli te firmy są skądś, to zobaczcie, gdzie produkują. Ile jest miejsc na świecie, gdzie można rzeczywiście produkować telefony. Bo dokładnie. Bylibyśmy w stanie, nie wiem, prawdopodobnie wysiłkiem całego narodu po pierwsze wymyślić jakiegoś smartfona, po drugie korzystając z rzeczy, które są na rynku, z tych podzespołów, które istnieją, złożyć go do kupy. Ale mnie rozwaliłeś. Znaczy złożyć u Chińczyków go do kupy. Tak, tak. Żeby to był rzeczywiście zupełnie polski projekt, bez żadnych innych jakby dodatkowych myśli technicznych. Ale procesory są stałe na rynku. Moduły aparatów fotograficznych są stałe na rynku. My tego nie wyprodukujemy wszystkiego. Natomiast opłacalność takiego przedsięwzięcia, no ktoś musiałby być bardzo pewien opłacalności takiego przedsięwzięcia. Nie ma szans. Nie ma szans. Pamiętaj, że nie wiem, czy pamiętasz, MyPhone kiedyś próbował zaprojektować telefon w Polsce. I to też nie do końca cały, bo tak naprawdę projektowali obudowę, styl tej obudowy. No i ogólne założenia telefonu. Wkład do środka był tradycyjnie chiński. I co z tego wyszło? No fajnie się na tym przejechali finansowo i to tylko tyle. Takie powiedzenie mi się przypomina sprzed lata. Kołchozniki ze wszech stron zdjęła i magnetofon. No i to tak mniej więcej by było z tym telefonem naszym. Nie ma szans po prostu. Alcatel nie jest niemiecki, to znaczy... Nie, był francuski, teraz jest chiński, proszę. Był francuski, teraz jest chiński, tak to mniej więcej wygląda. Dokładnie. Chociaż Chińczycy też już nie używają nazwy Alcatel dla swoich telefonów, tylko przeszli na TCL. Dlatego, że te TCL chińskie miało markę Alcatel dla produkcji smartfonów. No, kolega napisał, że czeka na polski samochód spalinowy. Stary, mieliśmy polski samochód spalinowy, całkowicie prawie, że polski, Syrena. To był jedyny samochód po wojnie, który można było powiedzieć, nazwać polskim. Także znaczy, było jeszcze kilka, które były prototypami, ale rzeczywiście chyba Mikrus był polski? Mikrus był polski, ale no nie doczekał się seryjnej produkcji. Tak, to prawda. Ale Syrena, można powiedzieć, była na wskroś polska, bo tam nawet gaźnik był, zdaje się, polski, później dopiero czeskiego dzikowa montowali. U nas był projektowany z drewnianą karoserią, zdaje się, jeżeli pamiętam. Tak, pierwsze wersje były z drewna, później były już blaszane, ale klepali je na takich betonowych dosłownie formach. Nie no, to był doskonały produkt. Chociaż na tamte czasy był, tak? Miał zaletę, że po pierwsze był w ogóle, a po drugie jakoś specjalnie strasznie, dramatycznie nie ustępował ówczesnym samochodom. Problemem Syreny było to, że była produkowana o jakieś 20 kilka lat za długo. Mnie się zawsze podobało, że przy tej oszałamiającej prędkości, którą ona osiągała na tym dwusuwowym silniku, miała jeszcze hamulca aerodynamiczna. No tak, ale to do 104, bo były drzwi otwierane pod wiatr, jak w Rolsach obecnie. Tym mieliśmy prawie, że Rolls-Royce'a, patrz. Ale nie, najfajniejsze w Syrenie to było to, że jak dodałeś za mocno gazu na skręconych kołach, to urywało przeguby, bo to była tak dopracowana. Czy przeguby to przeguby, wahacze urywało? Nie, tam nie było wahaczy, Jacku. Jak to nie było? Przeguby.
Gdzie tam wahacz miałeś? Z przodu były normalnie ten resor poprzeczny i to, co się urywało. Zdawało mi się, że urwałem wahacz, ale może to była, nie wiem, jakiś wyższy model. Na zwrotnicy jeszcze mogło coś się urąbać bardziej chyba. No whatever, no to była doskonała konstrukcja. Pamiętajmy, mieliśmy przemysł motoryzacyjny wspaniale. No, Dimon pisze, że Mikrus jest, wiesz co, w ogóle znajdź sobie na Facebooku, jest bardzo prężna, dosyć duża grupa poświęcona Mikrusom i tam gość tych Mikrusów naprawdę ocalało całkiem sporo. Śmiem zaryzykować, że tak jak popatrzę na tą grupę, to chyba istnieje połowa z tych, co wyprodukowano, a 1/4 to na pewno, bardzo dużo ich jest. Uchowało się, jeszcze nawet jeżdżą, ale to dopiero był straszny pojazd. No, ale był. Wróćmy jeszcze do smartfonów może na chwilkę, bo tak wiecie co, przejeżdżam wzdłuż tej listy newsów z tego tygodnia i tak się zastanawiam, czym was tu jeszcze pomęczyć. Motorola żeśmy zrobili, bo się lepiej żyło na Motorolach. Znaczy, są jeszcze w Chinach dwa Oppo A1i no i opowiedz o nich. Oppo A1s. Nie będę o nich opowiadał. Głównie dlatego, że Chińczycy zrobili jakąś przedziwną woltę. Wzięli dwa smartfony z serii A, tylko że A2, i zmienili im nazwy i wypuścili pod nowymi nazwami. To są te smartfony. Czyli A2, A2S zdaje się też i A2 coś. I wypuści identyczne, naprawdę identyczne konfiguracje. Nie wiem, jeden chyba ma dodatkową, większe pamięci chyba są. Bo nie pamiętam, jak było w tych A2-kach, ale A1i ma 256 plus 8 albo plus 12 RAM-u, natomiast A1s ma 256, 512 przy 12 RAM-u. Także to są, różnią się głównie aparatami fotograficznymi, bo to tam było, ale dokładnie. Słuchajcie, myśmy o tych smartfonach po prostu już mówili, dlatego wspominam, że A2-ki wyszły pod nową nazwą, A1s i A1i. No tak. To nie są złe smartfony, ale dystrybucja z kolei tylko w Chinach, no i tutaj jest jeszcze stary design. Co prawda niepotrzebna wyspa, ale są aparaty w takim układzie, który sugeruje to, co jest. Tak. Jest to jeszcze kronika towarzyska, ale naprawdę kronika, bo nas te smartfony kompletnie, natomiast marka może nas interesować. Tecno wypuściło Camona 30 Premier, którego zapowiadali na MWC. To jest flagowiec, można powiedzieć, bez przekąsu oczywiście, dla Afryki. Bo tam właśnie zaczyna się jego dystrybucja. Słuchajcie, ma AMOLED-a z przodu z LTPO, bateria 5000 z 70-watowym ładowaniem, Dimensity 8200 Ultra w środku, pamięci 12 plus 512. No i taki to telefon będą sprzedawać w Afryce. Z tym trzy aparaty, 50 i jeszcze do tego 3 razy 50 z tyłu i z przodu 50. Przy czym z tyłu jest szerokokątny i jeszcze jest peryskopowy tele z trzykrotnym optycznym przybliżeniem, czyli tym powiedzmy bezstratnym, tak, realizowanym obiektywem. No i taki to telefon Tecno wprowadza w Afryce do sprzedaży, ale jeszcze nie wiem za ile. Myśmy chyba o Honorach Magic 6 mówili w zeszłym tygodniu, no, pewnie. Oczywiście. Z okazji polskiej premiery, zdaje się. To nawet było 2 tygodnie temu, mój drogi. Nawet 2 tygodnie. Sorry, nieaktualne, mój drogi. No, ale zajrzyj sobie, wiesz co, do tygodniówek na YouTubie. To tam zobaczysz, na pewno mówiliśmy. Słuchaj, na YouTubie są zarchiwizowane te nasze pogadanki cotygodniowe i tam w opisie znajdziesz smartfony, o których jest mowa. Także bez problemu. Natomiast jeżeli chodzi o samą specyfikację, jest również na MGSM-ie pełna. Także jak masz konkretne pytania, zawsze możesz wpaść za tydzień i zapytać o te Magiki, albo teraz nawet zapytać, jeżeli masz konkretne pytania. Ale generalnie to pomalutku chyba będziemy zbliżać się do końca, bo zdaje się, że to wszystkie nowości, które mieliśmy na ten tydzień, przynajmniej z mojej strony, z tego co widzę. Dimon, oczywiście... nie na TikToku, na YouTubie. Na YouTubie jest. Także. No napisał Dajmon, że to jeszcze TikToka nie miałem, zaglądnę. Dobra. Zapraszamy cię na tygodniówki na żywo, albo później na zarchiwizowane na YouTube'a, bo tam są, można je znaleźć. No i oczywiście na YouTubie pełno różnych recenzji masz, także też tam zajrzyj i koniecznie pooglądaj nas po prostu. A my się chyba na ten tydzień będziemy żegnać i zobaczymy się w kolejnej tygodniówce. Na przyszły tydzień też się szykują premiery, także bez obaw, będzie o czym poopowiadać na pewno. No a my się widzimy, tak jak powiedziałem,
za tydzień o 11, ale dziś jeszcze zobaczycie się ze mną, chyba że nie chcecie, i z Motorola E50 Pro. Trochę wam o niej opowiem. Tylko na razie Motorola poszła na miasto na wycieczkę, porobi zdjęcia, nie moimi dłońmi oczywiście, ale no, musi wrócić z wycieczki Motorola i wtedy już wam coś powiem, o, będę miał jakieś może zdjęcia do przyjrzenia, żeby jakieś konkretniejsze wnioski wam o zdjęciach powiedzieć jeszcze. Także do zobaczonka, moi drodzy. Widzimy się za jakąś godzinkę, półtorej, myślę tutaj. I do zobaczenia. Dzięki, że wpadliście. Jak co tydzień bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie mieli udany, fajny weekend. Spróbujcie wypocząć. Może wam się uda, przynajmniej ci, którzy nie pracują w weekend. Właśnie. A ci, którzy pracują, niech i tak znajdą czas na wypoczynek. I zapraszamy was za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć.